W dzisiejszym materiale zajmujemy się interesującym Lost Media z pod rąk Disneya. Uncle Walt. Krótkometrażowy, okropnie kontrowersyjny twór Disneya, w którym występuje na przykład myszka Mickey, który zaginiony był przez ponad 60 lat. I teraz w końcu bardzo możliwe, że uda się go odnaleźć. Przed wami pełna historia krótkometrażowego filmu Disneya, którego jakiekolwiek ślady istnienia Disney chciał za wszelką cenę zataić. Siemano wszystkim, z tej strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym zajmujemy się naprawdę szokującym Lost Media spod rąk Disneya. To będzie naprawdę mocny materiał, więc moi drodzy, nim zaczniemy, stawcie suba na kanale, jeżeli jesteście tutaj nowi, oraz podnijcie na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. Tymczasem moi drodzy, nie przedłużajmy, tylko może lepiej zaczynajmy. Uncle Walt to jedno z tych bardziej legendarnych Lost Media, jakie kiedykolwiek powstały. Najprościej mówiąc, Uncle Walt jest tytułem pewnego krótkometrażowego filmu Disneya z 1964 roku, który przez te 60 lat został uznany za zaginiony. I od tamtych czasów już nikt go nie zobaczył. Jednakże dlaczego i o co właściwie chodzi? Sam materiał miał być bardzo obrazoburczy i miał pokazywać bardzo deprawujące rzeczy, wykorzystując przy tym ikoniczne postacie dla Disneya. Tak jak na przykład myszka Mickey, myszka Minnie czy Goofy, który dla bardzo lekkiego przykładu treści, jakie zawierał Uncle Walt, był tutaj... I plotka o istnieniu tego filmu krótkometrażowego krążyła tu i tam przez trochę dłuższy czas. I teraz przyjrzymy się całej tej historii z bliska, a będzie to naprawdę interesujące, bo to jedno z dziwniejszych przypadków zaginionych mediów kiedykolwiek. Uncle Walt miał zostać stworzony w 1964 roku. Odpowiadać za niego miał student kalifornijskiego uniwersytetu Robert Swarth. I w całej historii miejsce miał prawdopodobnie tylko jeden znany masowy pokaz publiczny tego filmu. Odbył się on w czerwcu 1972 roku w American Film Institute. W ramach prezentacji 50 lat amerykańskiej animacji. I od tamtego momentu filmu nie pokazano nigdzie ani razu. I to doprowadziło nas do momentu, kiedy stało się on naprawdę olbrzymim Lost Media. Natomiast pierwsza wzmianka na temat jego istnienia w internecie pochodzi prawdopodobnie z 2007 roku. Dokładniej na blogu Mouse Planet. Tam w miarę klarownie zapodano nam opis fabuły. Na samym początku filmu widzimy zdjęcia Walta Disneya w różnym wieku. A następnie kamera przesuwa się przez cmentarz pełen nagrobków wiewiórki Perry oraz jej rodziny. Perry jest postacią z filmu Disneya z 1957 roku o nazwie Perry. Następne sceny pokazują myszkę Mickey oraz myszkę Minnie w ich bardzo wczesnym wyglądzie, w różnych sytuacjach z bardzo rasistowskimi żartami. Kolejna scena przedstawia centaury płci żeńskiej z fantazji, w scenie z Goofim robiącym jako pimp. Kolejna scena pochodzi z Królewny Śnieżki, w której królowa zmienia się w wiedźmę, podczas gdy grupa dzieci królików patrzy na nią z przerażeniem. Ostatnia scena natomiast przedstawia 7 krasnoludków z Królewny Śnieżki, gromadzących się wokół myszki Mickey w mauzoleum myszki Mickey. Chore, dziwne, straszne. Jak najpewniej już domyśleliście, owa animacja była bardzo kontrowersyjna, obrazoburcza, wręcz nieprzystająca Disneyowi. I to dlatego nigdy jej nie wypuszczono, a informacje o jej istnieniu zostały zatajone. Tak jak mówiłem wcześniej, wiemy tylko o jednym publicznym pokazie tego czegoś, a później długa cisza aż do teraz. Dodatkowo mamy kilka innych dowodów na to, że film został wtedy pokazany, gdyż przez American Film Institute został on nawet zarchiwizowany. Reżyser filmu widnieje Robert Swarth. Problem w tym, że oczywiście nie jest on dostępny dla wszystkich, albo w sumie dla nikogo. I przez długie lata starano się go odnaleźć, co oczywiście nie zakończyło się jakimkolwiek sukcesem. Uncle Walt zyskał bardzo mityczny status legendarnego Lost Media, którego nikt nie jest w stanie znaleźć. Ale wszystko trochę zmieniło się w 2024 roku. Dwa inne shorty z myszką Mickey z tamtych czasów przeszły do domeny publicznej. Najdokładniej Steamboat Willie oraz Galloping Gacio. Co oznacza, że owe shorty oraz postacie w nich występujące zostały zwolnione z jakichkolwiek praw autorskich. Najprościej mówiąc, od teraz twórcy mogą korzystać z tamtejszego designu myszki Mickey dla swoich projektów bez pytania Disneya o zgodę. I w przeddzień 2024 roku na pewnym forum powiązanym z myszką Mickey użytkownik Steve Stenschfield opublikował post, w którym sam mówi, że na Blu-rayu za niedługo dostępne będzie Public Domain Mouse Adventures, czyli taka składanka zawierająca m.in. shorty z myszką Mickey z 1928 roku. Aczkolwiek dodatkowo kilka bardzo mało znanych i ukrytych perełek, takich jak niesławny Uncle Walt z 1964 roku. W sumie miał tam znajdować się 12 krótkometrażowych filmów. Sam Steve Stenschfield jest właścicielem pewnej firmy, Thunderbean, zajmującej się odnajdywaniem
nagrywaniem oraz odnawianiem starych kawałków mediów, przykładowo właśnie shortów z myszką Mickey. Serdecznie na stronie na Blu-rayu pojawiło się Public Domain Mouse Adventures, czyli wspomniany wcześniej składak 12 klasycznych, bardzo starych shortów z myszką Mickey, tylko pojawił się pewien malutki problem. Na etapie dopinania wszystkiego pojawiły się pewne problemy dokładnie z Uncle Waltem, których następstwa pojawią się w przyszłości. I wpłynęło to bardzo mocno na terminy dostaw, które uległy dosyć sporym opóźnieniom i w praktyce dopiero teraz mówi się o jakiejś dokładniejszej możliwości doręczenia w najbliższym czasie. Co oznacza 9-miesięczne opóźnienie dla osób, które zamówiły tą kolekcję w styczniu. Nie była to pierwsza tego typu sytuacja z stron Thunderbean, gdyż są oni dosyć znani z przekładania premier czy dostaw, aczkolwiek zazwyczaj wywiązują się z umowy. Tym razem natomiast nadszedł czerwiec, sierpień, a nadal Blu-ray nie został nikomu dostarczony. I wszystko, rzecz jasna, najpewniej rozchodziło się o obecność na płycie Uncle Walta. I żeby nie było, Thunderbean dobrze wiedzą, co robią, ponieważ już w przeszłości udało im się odnaleźć bardzo wiele lost mediów, o których niewiele było wiadomo, a kwestionowane nawet było ich istnienie. A co więcej, Steve rzeczywiście posiadał Uncle Walta. W jakiś sposób położył na nim swoje ręce, publikując screena z programu do montażu, gdzie znajdowała się właśnie klatka z tego skandalicznego filmu. I to było coś naprawdę wielkiego. W szczególności dla osób zainteresowanych lost media, gdyż wcześniej tylko i wyłącznie tu i tam słyszało się o istnieniu tego czegoś, ale nikt nigdy tego nie widział. Teraz po raz pierwszy od 52 lat można było faktycznie to zobaczyć. Od 1972 roku wreszcie miejsce miał jakiś większy pokaz Uncle Walta. I kiedy tamta sytuacja w miarę powolutku się rozwijała, wydarzyło się coś ciekawego, gdyż w sierpniu na eBayu pojawiła się aukcja. Aukcja na zakup 16-milimetrowej szpuli z 1964 roku z Uncle Waltem za $150, czyli jakieś 575 zł przy aktualnym kursie. Szczerze, to trochę mało jak na legendarność tego. I to była trochę nieoczekiwana sytuacja, gdyż nie wiadomo w sumie skąd ten ktoś położył swoje ręce na szpuli z filmem. Miejcie z tyłu głowy to, że Thunderbean sprzedawało płytę Blu-ray, a ten gościu sprzedawał taśmę z filmem. I raczej nie była to jakaś oferta skamu, gdyż na jego profilu na eBayu już wcześniej znajdowało się trochę więcej aukcji na inne taśmy, szpule z bardzo starymi filmami z lat 50., 60. czy nawet 40. W związku z czym śmiało można było założyć, że gościu jest legitny i być może jest jakimś koneserem tego typu dzieł. I wierzyć nie musieliśmy mu tylko i wyłącznie o słowo, gdyż gościu pokazał nam nigdy wcześniej publikowane klatki z tego filmu. I jak wszyscy się spodziewaliśmy, było to strasznie okropnie rasistowskie. I niestety lub stety Uncle Walt na taśmie został zakupiony przez osobę, której nie udało się zidentyfikować i nigdzie nie podzieliła się treścią taśmy w internecie. W ostatniej chwili ktoś zakupił ją za $172. Ale bądźmy spokojni, prędzej czy później, miejmy nadzieję, że Thunderbean wyśle Blu-raya z Uncle Walt osobą, którego zakupiłem. Oczywiście ja nie namawiam nikogo do zakupu czegokolwiek z Thunderbean, sam raczej osobiście niczego bym stamtąd nie kupił, bo w sumie to nie lubię takich sytuacji, kiedy zamawiam coś na konkretny termin i ten termin zmienia się o 2 lata w przyszłość. Nie lubię takich sytuacji. Ponadto, umówmy się, większość rzeczy idzie później znaleźć w internecie, w związku z czym nie uważam, żeby to było jakkolwiek konieczne, żeby dokonywać tam zakupu takich rzeczy. Tym bardziej, że wiadomo, że może się to wypieprzyć z biegiem czasu. Tylko że w tym miejscu pojawił się jeszcze jeden dosyć spory problem. Steve niedawno powrócił z informacją, iż Uncle Walt nie będzie znajdował się na wspomnianym Blu-rayu. Zostanie usunięty z tej kolekcji, a każda osoba, która zamówiła właśnie tą płytę tylko i wyłącznie dla Uncle Walta, może dostać zwrot pieniędzy. Niestety Thunderbean wycofało się w dość kluczowym momencie, co spowodowało spore tarcia pośród fanów, między innymi na Twitterze czy na innych polach do dyskusji w internecie. Nie wiadomo tak naprawdę, co stało, co niektórzy spekulują, że nawet sam twórca krótkometrażówki, Robert Swear, w jakiś sposób wpłynął na usunięcie Uncle Walta z kolekcji. Sama Thunderbean ponadto skarży się na pewnego rodzaju kłopoty finansowe, w związku z czym raczej ciężko będzie nam doczekać opublikowania Uncle Walta przez nich. I to jest dosyć smutne, ponieważ całe community typu Lost Media było naprawdę blisko. Jednakże z powodu całej tej sytuacji do internetu przeciekło kilka innych poszczególnych klatek z filmu i całość wygląda naprawdę przynajmniej bardzo obrazoburczo. Przygodowo
Dodatkowo jest tutaj klatka ze sceny, kiedy myszka Miki celuje z broni w stereotypowego mężczyznę o ciemnej karnacji. I na tego typu żartach oparta jest cała ta krótkometrażówka, więc nie dziwię się, że Disney nie chce, żeby to coś kiedykolwiek wyszło. Aczkolwiek internet rządzi się swoimi prawami, zatem skoro informacja na ten temat już pojawiła się w internecie, to pewnie prędzej czy później całość zostanie w końcu odkopana. Może nie dziś, nie jutro, ale wkrótce. Jednakże co interesujące, Uncle Walt nie jest jedynym tego typu krótkometrażowym filmem spod rąk Disneya albo powiązanym z Disneyem, ponieważ przez lata nazbierało się dość sporo materiałów o całkiem podobnym charakterze. Przygodowo swego czasu powstała animacja Myszka Miki w Wietnamie, która tak typowo nie pochodzi spod rąk Disneya, ale przez lata była z nim łączona. Najdokładniej mówiąc, była to animacja propagandowa dotycząca wojny w Wietnamie, kiedy to Myszka Miki wyjeżdża do Wietnamu jako żołnierz i dostaje kulę w głowę. Podobnych nieodpowiednich zaginionych animacji było swego czasu więcej. Część odnaleziono, części nie. Jak będzie z wujkiem Waltem, zobaczymy. W tym momencie kończy się historia Uncle Walta. Być może czegoś nowego dowiemy się w przyszłości, czas pokaże. Niestety nie wydaje mi się, żeby to Lost Media zostało odnalezione jeszcze w tym roku. Być może uda się w przyszłym czy coś. Pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem moi drodzy, wielkie dzięki za oglądanie. Wpadnijcie na mój drugi kanał Mondarix Muzyka oraz na mojego Spotify. Zostawcie tam obserwacje, bo nowe rzeczy są. Tymczasem moi drodzy, trzymajcie się, miłego dzienka wszystkim życzę. Siemano, cześć.